Głos teraz zabierze pan poseł Adam Abramowicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt i przyjemność przedstawić opinię Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne to ustawowy instrument, jaki posiada polski rząd, aby stymulować rozwój gospodarczy za pomocą ulg podatkowych. Przepraszam, panie pośle. Panie pośle Borkowski, proszę nie przeszkadzać. Proszę kontynuować, panie pośle. Ulgi podatkowe trzeba zawsze stosować ostrożnie i roztropnie, dlatego że za ulgę dla jednego przedsiębiorcy musi zapłacić inny przedsiębiorca, często jego konkurent na rynku. Istnieją jednak sytuacje, które usprawiedliwiają sięganie po ten instrument. W przypadku specjalnej strefy ekonomicznej jest to możliwość pobudzenia rozwoju regionów, które bez takiego wsparcia nigdy nie będą w stanie rozwinąć się gospodarczo. I taka była idea specjalnych stref ekonomicznych, aby doprowadzić do inwestycji na terenach od lat zaniedbanych gospodarczo, tam gdzie istnieje największe bezrobocie, lub tam, gdzie przemysł praktycznie nie istnieje, co skutkuje bardzo niskimi płacami, wręcz płacami, które wołają o pomstę do nieba, tak niskimi płacami w stosunku do innych regionów w Polsce. Przypatrzmy się, jaki obraz skuteczności działania rządu w tym zakresie widzimy w sprawozdaniu. Czytamy tam, że ulgi podatkowe uzyskują przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych na przykład w Warszawie, w Poznaniu, Gdańsku i Gdyni czy aglomeracji śląskiej. Przed chwilą pani posłanka Nykiel dawała nam przykład świetnie prosperującej strefy w Krakowie i wymieniała firmy, które tam się lokalizują. Krakowska strefa, powiat krakowski, niedaleko można do pracy dojechać. No szkoda, że te inwestycje nie pojawiły się we wschodnich powiatach Polski, w zachodniopomorskim, bo tam są potrzebne. Tutaj oczywiście przedsiębiorcy powinni inwestować, ale niekoniecznie wspomagani ulgami, na które, tak jak wcześniej powiedziałem, muszą się złożyć inni. Do informacji załączona jest mapa specjalnych stref ekonomicznych. Tutaj jest ta mapa bardzo tak słabo wydrukowana, ale ktoś, kto zechce, to sobie zobaczy na stronach internetowych. I co widzimy? Zagęszczenie w okolicach Warszawy i Łodzi, Rzeszowa, Krakowa oraz na terenach pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem. Czyli w tych rejonach, gdzie biedni mieszkańcy wschodniej Polski, którzy nie mają pracy, wyjeżdżają właśnie do Warszawy, do Poznania, do Wrocławia, bo polityka państwa prowadzi do tego, że tam właśnie dopłacamy do tego, żeby przedsiębiorcy rozwijali swoje biznesy. Puste plamy to powiaty wschodniej Polski oraz województwa zachodniopomorskiego, czyli właśnie tam, gdzie inwestorzy zachęcani ulgami powinni lokować swoje fabryki. Jest to efekt polityki tak zwanego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który od 7 lat forsuje koalicja PO i PSL. Jest to efekt tragiczny dla mieszkańców Polski Wschodniej i województwa zachodniopomorskiego. Skutek tej polityki opisał na tak zwanych taśmach prawdy minister skarbu Włodzimierz Karpiński, cytuję, hastą wschodnią Polską. Dokładnie to jest minister z Puław. On wiedział, jaki efekt daje wasza polityka i kiedy mógł to powiedzieć szczerze, no to wyraził. I taki obraz wyłania się dzisiaj z tego sprawozdania o specjalnych strefach ekonomicznych. Potwierdzeniem fiaska tej polityki w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych jest fragment informacji. Fragment informacji, które przedłożył nam rząd. Czytamy. Strefy, które należą do wiodących pod względem liczby udzielonych zezwoleń, wartości inwestycji i liczby utworzonych miejsc pracy, są zlokalizowane w części zachodniej, południowej i centralnej Polski, a więc na terenach znacznie bardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym w porównaniu z północną i wschodnią częścią kraju. Czyli biedni mieszkańcy regionów zapóźnionych gospodarczo płacą poprzez udzielanie ulg na wsparcie regionów bogatych. To jest właśnie ten efekt, do którego się w sprawozdaniu rząd Platformy i PSL-u przyznaje.
PiS nie zgadza się z taką polityką. Dla nas zależy na równomiernym rozwoju całego kraju. Wspomaganie ulgami niebogatych i silnych, a słabszych nie ze swojej winy regionów zapóźnionych, które kiedyś, kiedy już się rozwiną, kiedy mieszkańcy tych terenów nie będą musieli wyjeżdżać, szukać pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy w Paryżu i Londynie, tylko będą mogli żyć tam, gdzie się urodzili, opiekować się swoimi chorymi rodzicami. Oni kiedyś w Polsce tą pomoc by zwrócili. Proszę kończyć. Przypomnę, że przeszkadzano mi chwilę, więc troszeczkę pan marszałek powinien mieć łaskawość dla mnie, ale już kończę. Ale ja już miałem. W związku z tym, że ta informacja pokazuje całkowity, chybiony efekt zastosowania ulg podatkowych, nie taki jak powinno być, nie tam się powinny lokować te firmy. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o odrzucenie w całości informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Dziękuję. Głos ma pan poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, pan poseł Mieczysław Kasprzak, były wiceminister gospodarki, a teraz dołączył do niego też pan poseł Romuald Eichler, zapytał, skąd to się bierze, że inwestor wybiera dobrze rozwinięte obszary ponad niedoinwestowane. To ja odpowiem. Bierze to się stąd, panie ministrze, że stref w ogóle nie powinno być tam, gdzie inwestor i tak sam przyjdzie, a powinny być ustanawiane tam, gdzie jest niedorozwój gospodarczy i wtedy inwestor dostaje za swoją decyzję o trudniejszym starcie bonus w postaci dopłat z budżetu. Przecież to jest takie proste. Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Jeżeli specjalne strefy ekonomiczne przynoszą tak doskonałe efekty i tylko dlatego są powoływane, a nie po to, aby być narzędziem do wspierania słabszych regionów Polski, to dlaczego rząd nie obejmie specjalną strefą ekonomiczną całego kraju? No odpowiedzcie mi państwo. Dziękuję panu posłowi.